Witam w muzycznej jedynce panów na czarno z czapkach też czarnych. Adam Asanow, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. I zwany dziadkiem Zbyszek Moździerski. Witam, witam. Zespół Piersi, jednym słowem. Wczorajsza piosenka dnia nasza nosiła tytuł Balkanika i to właśnie wasza piosenka. I dzisiaj ją też zagramy, więc będzie zdwojona promocja zespołu Piersi. To cieszymy się ogromnie. No taki mała korekta do tytułu. Bałkanica. Ach, Bałkanica. Tak, a my żeby mamy... nie... Wszędzie. Aha. No, może Bałkanica. Tam się po prostu no L zamienił. Bałkanica. Jak to w komputerze. Dobrze. Bałkanica. Tak jest. To dlaczego taki tytuł? Dlaczego taki tytuł? Tytuł chyba dlatego taki, ponieważ jak się przekonają słuchacze jedynki, piosenka w klimatach takich okołobałkańskich. Bardzo. Bardzo, a stąd się wzięły te klimaty okołobałkańskie, że jak zacząłem wielką swoją przygodę, dostąpiłem zaszczytu pracy z przyjaciółmi z zespołu Piersi. To był taki ukłon od moich przyjaciół w stronę jakby mojego pochodzenia. Mm-hmm. To jest takie na wpół bałkańskie. Co znaczy na bałkańskie wpół rytmy, tak jak bałkańskie rytmy, polska moc. Tato pochodził z Bułgarii, mama Polka. No i uroda też. Matka Polka. Matka Polka. Ale synek o urodzie takiej właśnie ojcowskiej. Ciemny ojcowski. Silne tak. geny. Silne no geny ojca. Widać, że silniejsze geny ojca. Tak, silne tak, geny tak. ojca. Mhm. Także stąd się pomysł wziął i chłopcy tutaj dzielnie pomogli mi zrobić taki utwór pod tytułem właśnie Bałkanica. I cieszę się bardzo ogromnie z tego. Czyli jesteście uprawnieni do wspierania się bałkańskimi rytmami przez pochodzenie? Bo niektórzy się już czepiali, że dlaczego nie polski folklor, tylko ten bałkański, który taki jest nośny? Dlatego nie polski. Znaczy, to jest też tak, takie troszeczkę złudne, ponieważ tak jak powiedziałem, Bałkanica i ten bałkański z racji jakby mojego pochodzenia, ale ja również jestem, tak, ja jestem obywatelem Polski. Ja bardzo kocham polski folklor. W ogóle polską kulturę. Cenię, szanuję, naprawdę uwielbiam. Zresztą wychowany na polskiej muzyce od początku do końca, bo właśnie wychowany na zespole Piersi i twórczości Pawła Kukiza. Tak samo jak na poprzednich płytach zespołu Piersi. Oczywiście nie wiem, czy to się uda. Znaczy na pewno nie będzie takiego już klimatu bez Pawła. Będzie inny. Będzie inny, natomiast myślę, że osoby, które sięgną po tą płytę, odnajdą nie tylko bałkański folklor, ale również i folklor rodzimy również się pojawi, ponieważ jesteśmy przed dzień nagrania piosenki z zespołem Trybunietutki. A to jest no nasz taki niezaprzeczalnie polski folklor. Niezaprzeczalnie polski i jeszcze znany międzynarodowo, bo zespół Trybunietutki ma sławę nie tylko w Polsce. Ale skoro już padło to nazwisko Paweł Kukiz, nawet nie chciałam, żeby to ode mnie padło, ale padło z waszej strony. To jak skomentujecie odejście Pawła? Nonkonformizm Pawła zawsze pulsował i nie tylko w zespole Piersi, to ale prawda. Na co dzień i ma w sobie taką siłę, która mu każe walczyć z niesprawiedliwością i no wiemy, że to jest silne u niego. Wspieramy go duchowo, trzymamy za niego kciuki. Zdecydował się już nie współpracować z zespołem Piersi z tego względu, chociażby, że, no, że nie mógł poświęcić nam czasu. Od 9 lat nie mogliśmy nic nagrać. Między innymi dlatego, że no, Paweł jego talenty nie tylko muzyczne posiada i no, a zespół musi grać, musi pracować raptem 28 lat tylko gramy, ale postanowiliśmy, że no... 28? Tak wychodzi? No tak, wychodzi, 84. Tak. 84. To rzeczywiście niedługo 30 stuknie. Za rok. Tak, tego życzę. A chciałam powiedzieć jeszcze na marginesie, skoro już o Pawle mówimy, że mnie jest trochę żal, że on poszedł w stronę polityki, ale oczywiście to tylko jest moje zdanie, bo uważam go za bardzo zdolnego muzyka. Wiem, znaczy nie odżegnuje się od muzyki. Ja wiem, ja wiem, tylko że ta na przykład ostatnia jego płyta już tak przesycona jest polityką, ale nie rozmawiajmy o Pawle, tylko rozmawiajmy o zespole Piersi. Jakie macie plany? Plan jest taki, żeby wydać płytę z udziałem wielu artystów, których zaprosiliśmy na tę płytę. No bo początek był taki, że jeżeli Paweł się nie będzie angażował w działalność zespołu Piersi,
Co zresztą już się kiedyś działo, tak? W latach 80., 86 chyba szósty rok, kiedy Paweł bardziej się angażował w IRL, zespół piersi grał bez Pawła, wtedy nasz gitarzysta śpiewał Jezioro. Więc jakby już taką historię mieliśmy, ale no jakby teraz jest jakby inny, bardziej mocniejszy akcent braku zaangażowania Pawła z zespołem piersi. No doszliśmy do wniosku, że nagramy płytę, ponieważ no zgromadziło się trochę materiału. Jeżeli nawet mielibyśmy zakończyć współpracę na scenie, to jakimś takim akcentem z udziałem artystów, przyjaciół, z którymi widywaliśmy się na scenie, zaprosiliśmy na tą płytę braci Golec, Paweł Łukasza, Jacka z zespołu Big Cyc, Andrzej Nowak, Lipa, Tomek Lipiński z zespołu Illusion, Lipa, Trybunie Tutki, z Grubsonem prowadzimy ciężkie rozmowy, ale mam nadzieję, że... No też musisz wspomnieć tu o współzałożycielu zespołu piersi. No i także Jezioro, nasz gitarzysta, współzałożyciel też będzie z jedną piosenką na tej płycie. Tą płytą chcemy albo zakończyć działalność zespołu piersi, albo zacząć nowy etap. To jakby od słuchaczy, od fanów zespołu będzie zależało, czy to się da słuchać. Jak się domyślam, nie upieracie się przy tym zakończeniu działalności. No to cóż, no nie będę się upierał. No właśnie. A ja się nie wypowiadam na ten temat, bo nie wypada. Mówię, dla mnie jest to wielką przygodą i naprawdę wielkim zaszczytem w tak kultowej, legendarnej kapeli, której zresztą byłem fanem, swoje dwa grosze no, po prostu włożyć. No bo to jak jakieś tam no, spełnienie jakichś tam marzeń, prawda? Bo ja naprawdę wielkim fanem zespołu piersi byłem. Potrafiłem po 500-600 kilometrów jechać z rodzinnego Rzeszowa, żeby zobaczyć koncert zespołu. Zresztą no to tak... musi być przeżycie teraz z nimi występować w takim razie. Jest. I mówię, bardzo żałujesz. Bardzo szkoda, że bez Pawła, bo wolałem to z Pawłem. Natomiast no, jak taka decyzja, no to... Ale nie wykluczamy współpracy zawsze z Pawłem. Zawsze możecie go na tę płytę z gośćmi zaprosić, a nóż się zgodzi. Tak, tak. No, no były takie pomysły, ale wiem, że Paweł teraz się angażuje mocno w inne akcje, bardziej społeczne, więc wiem, że teraz nie ma czasu na takie historie. To życzę na zakończenie tej rozmowy, żeby nowa płyta była bardzo, ale to bardzo udana. Dziękujemy ślicznie. Idziemy.